Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku Szeruj Kulturę. Kochani, dziś wyjeżdżamy w trasę. Zabieram Was do Mrągowa. Chłopaki w busie już czekają na dole, także pędzimy do nich. Gramy wieczorem, natomiast jedziemy już wczesnym rankiem, dlatego, żeby dobrze się przygotować i zrobić próbę. Próba często trwa dłużej niż sam koncert, ponieważ 8 muzyków, mamy też realizatora dźwięku, który nam w tym pomaga. Zobaczycie, jakie mamy instrumenty, jakie podłączamy. Troszeczkę o tym opowiemy, zajrzymy też do garderoby. Będzie ujęcie pewnie z busa zespołowego. Kulisy koncertu zespołu Reggae Society, sam koncert zobaczycie dzisiaj, także pędzimy szybciutko do Mrągowa. Niesamowite emocje, ponieważ koncert to jest zwieńczenie pracy muzyka, tych ciężkich prób i wyjazd w trasę to jest coś wspaniałego, towarzyszą temu niesamowite emocje. Raz spotkanie z przyjaciółmi, niesamowita przygoda, poznawanie nowych miejsc, nowych ludzi i oczywiście granie, pokazywanie swojej twórczości widzom, odbiorcom, którzy przychodzą na nasz koncert i słuchają nas. Potem możemy zamienić z nimi kilka słów. Także zapraszam na trip do Mrągowa razem z zespołem Reggae Society. Pozdrawiamy z Reggae Side'owego busa. Właśnie jedziemy do Mrągowa. Naszego menadżera dzisiaj zastępuje asystentka pani Celina. Dba o naszą dyscyplinę. Chłopaki rozmawiają o kulinariach. Jest wesoło. Mamy tutaj telewizorek. Gramy w PlayStation czasem. Jak mamy, dzisiaj się nie opłaca, bo tylko 140 km przed nami, to nawet nie zdążymy spytać, co u kolegi słychać, a już będziemy pod sceną. Przemek jak zwykle dzielnie prowadzi, opiekuje się busem należycie, trasa jest bardzo dobra, troszeczkę... Światło nam nie dopisuje, ale nic nie stało. O, teraz widać dobrze naszą trasę, Przemek kieruje. Jedziemy dozwoloną prędkością, w tym momencie 130 km na godzinę, a jak wiemy na autostradzie można 140, więc Przemek zawsze te 10 ma w rezerwie, żeby w razie czego mógł zahamować. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się niedługo pod sceną. A więc kochani, tak jak obiecałem, widzimy się na próbie, już jesteśmy w Mrągowie, instalujemy się, koncert wieczorem, tutaj aby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, potrzeba przyjechać odpowiednio wcześniej, rozstawić instrumenty. Bardzo ładny amfiteatr w Mrągowie. Piękna pogoda. Często tak jak kiedyś z zespołem przyjeżdżaliśmy wiele, wiele lat temu, troszeczkę tak na ostatnią chwilę, to potem zawsze były jakieś problemy techniczne, a od kilku lat jeździmy już na próbę dość wcześnie, kilka, a czasem nawet kilkanaście godzin przed koncertem. Tu jest Robert Bracki, który gra na trąbce. Cześć, cześć. Czy byś mógł dwa zdania powiedzieć o swoim instrumencie i go pokazać? O moim instrumencie. A to też jego nagrywa kolego, a nie obok. Wyjątkowy instrument, denty blaszany. Panowie? Aha, mamy tutaj, możemy pokazać? Oczywiście, pokazujemy naszym widzom trąbkę. Słuchajcie, wyjątkowe dlatego, że trąbkę usłyszycie w każdym stylu, w każdym rodzaju muzyki. Dlatego jest taki niepowtarzalny. Polecam. A może próbka możliwości? Tak. Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy dalej. Tu mamy Jacek gra na gitarze elektrycznej, Fender Stratocaster. Przepraszam, Telecaster, bo Stratocaster to podobny, tylko trochę bardziej z ostrzejszym charakterem. Dobrze mówię? Tą gitarę podłączamy do wzmacniacza. Wzmacniacz mamy tutaj. Z Polski, ze Wrocławia. Tak, La Boga.
I tutaj też mamy odpowiednie efekty, których Jacek używa, jeżeli chce zagrać troszeczkę, zwiększyć sygnał, to tu ma podbicie sygnału, może też ostrzejszą barwę, bardziej łagodną wybrać, ma też stroik, bo musi gitarę oczywiście nastroić, zasilacz, taki zestaw każdy gitarzysta powinien mieć. Instrumenty klawiszowe. Realizator dźwięku mówią, że to 50% grania całego bandu. A może no, o wiele mniej. Albo tu, albo z tyłu. I Maciej dzisiaj zastępuje naszego Maćka. Pozdrawiamy naszego Maćka Gburczyka, który niestety jest kontuzjowany i zastępuje go Maciej. Maciej gra na gitarze. Nie ma go od Grześka z kawy. Co ciekawe, Maciek nie ma wzmacniacza, tylko ma podłogę firmy Fractal, tak. Która... Powiesz dwa słowa o tym, bo to jest takie... To jest takie urządzenie, nowoczesne. Które symuluje brzmienie wzmacniaczy, jakich się pomyśli, i wszystkie efekty przestrzenne, chorusy, delaye, wszystkie, jakie też się pomyśli. Wszystko wymarzy. Się mieści w tej dużej kostce, w takim komputerze. I to jest innowacyjna rzecz, dopiero od kilku lat na rynku polskim, można tak powiedzieć, bo jednak jeszcze większość gitarzystów korzysta z pieców lampowych, czy też tranzystorowych, tak jak na przykład Jacek przed momentem, a Maciej idzie z duchem czasu i tutaj za pomocą właśnie takiego sprzętu tylko to bierzesz ze sobą oprócz gitary, więc bardzo wygodnie. Gitara i wszystko. Nie wiem, co pokazać. Tak, wszystko. Jeszcze dwa słowa od naszego szefa sceny, czyli frontmana zespołu Regicide, który na próbie wygląda właśnie tak. Jak wygląda, tak. Nie? Ale przebierze się. Dwa słowa? Dwa słowa do ojca prowadzącego. Nie, żartuję. Będzie dobrze. Jak zawsze. Pierwszy koncert w tym sezonie. Jesteśmy mega podekscytowani z tego względu, że no wiadomo, nie było koncertu. No a teraz przyjechaliśmy do pięknie malowniczej krainy, którą jest Mrągowo. Nigdy tu nie byłem. Bardzo chcieliśmy przyjechać. Tutaj się w końcu udało. To pierwszy taki plenerowy koncert w tym sezonie, powiedzmy. Więc tym bardziej się cieszymy. No i śpiewam. Na koniec powiem. Krzyczę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Także może jakąś krótką relację z koncertu później wrzucimy wam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Trwa próba zespołu Regicide. Taka próba czasem trwa więcej, dłużej niż koncert, także aby wszystko dobrze ustawić. Najlepiej na świecie. To musi być światowa klasa brzmienia. Zobaczcie, tam jest nasz realizator, czuwa nad wszystkim. Raz, dwa, trzy, hej! Hej, 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 hej! Raz, dwa, trzy! Test, hej! Raz, dwa, trzy! Raz, hej, hej! To są proste słowa, epepej! Raz, dwa, trzy, hej! Hej, hej, hej! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Test, test! 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 Raz, dwa, trzy! Hej, hej, hej! Raz, dwa, trzy, cztery! Teścik, teścik, raz, dwa, trzy, cztery! Testuję mikrofon za pomocą urządzenia bezprzewodowego. Testuję i ustawiam, raz, dwa, trzy. Jesteśmy w Mrągowie. Słuchajcie, zajrzymy do garderoby, ponieważ tam to jest nasza garderoba. I zajrzymy, zobaczymy co, jak chłopaki przygotowują się do koncertu.
ostatnie szlify. Ostatnie szlify, za chwilę wchodzimy. Rozśpiewka wokalna tak wygląda. Właśnie tutaj te rezonatory trzeba rozgrać poprzez masaż. Tutaj się robi tak, tak tutaj mamy mięśnie, tak trzeba sobie rozluźnić. Dokładnie tak. No pan co robi? Nadgarstki. I opuszczamy piękne Mrągowo, piękny hotel, w którym nocowaliśmy. Do zobaczenia na następnych występach. Spod ulicy Mrągowiusza w Mrągowie i Morągu Mateusz Derdasowski.